tutaj teraz odpowiadam na pytanie wirusa, czyli odnośnie psychiatry. To był psychiatra, nie psycholog, troszkę lepiej niż psychiatra. I pan psychiatra był bardzo wykształcony, wyedukowany, był dobrym psychiatrą. Wytrzymał wyzwanie, że tak powiem, z mojej strony. Ale powiem wam tak, z mojego punktu widzenia, jak spotyka się dwóch lekarzy, takie ciekawe doświadczenie, to dla mnie eksperyment. Spotyka się dwóch lekarzy i powiedzmy, obydwoje bardzo dużo wiedzą. To jak myślicie, który będzie miał rację? Ten czy ten? Który będzie mądrzejszy? To ja ci powiem, jak się dwóch lekarzy spotyka, to ten jest mądrzejszy, który wystawi szybciej diagnozę. Diagnoza. Bo skoro wystawiłeś diagnozę i wiesz, co jest z nim nie tak i wiesz, jak mu pomóc, a on cię nie słucha i cię ignoruje i mówi dalej swoje i nie pozwala ci się swobodnie wypowiedzieć, i w tym momencie tworzy się konflikt, konflikt interesów. I jak się tworzy konflikt interesów, a ktoś przestaje słuchać po postawieniu diagnozy, to ja wtedy mogę... Wtedy pojawiają się obiekcje, bo to jest po prostu rozmowa i wtedy pojawiają się obiekcje. I jak pojawiają się obiekcje z tej strony, którą ja uznaję za niedoświadczoną, rozumiecie? To w tym momencie z mojej strony następuje... atak. Zbijam obiekcje. Tyle, że robię to słowami. Po prostu słowami. Ja udowadniam, że nie ma racji. I on w tym momencie z racji, że ja zachowuję się bardzo niegrzecznie w stosunku do niego, ale tak naprawdę on myśli, że ja zachowuję się niegrzecznie, gdy tak naprawdę on zachował się niegrzecznie w stosunku do mnie, bo mnie nie słuchał. Czyli nie okazał mi szacunku. A skoro nie okazał mi szacunku, to dlaczego ja powinienem okazać szacunek jemu? I za brak szacunku ja odpowiadam brakiem szacunku i pokazuję po prostu, jak bardzo bezczelny być potrafię. A nie chcę, bo chcę tylko rozmawiać. I tyle z psychiatrą. Taka wyszła diagnoza. Oczywiście psychiatra coś tam... Chciałby tam jakieś leczenie zamknięte, dlatego ja go zamknąłem, sprzedałem mu, że tak powiem, siebie na tym spotkaniu. Myślę, że o mnie nie zapomni, bo kto by zapomniał skurczybyka, który mu bezczelnie napluł w twarz słowami, a ten zachował zimną krew i nie zareagował. I bardzo oczywiście się ucieszył, jak usłyszał o marihuanie, co świadczy o tym, że zna dobrze ten temat, że tak powiem. Więc psychiatra test done. Jakbyście mieli jakieś kolejne wyzwania, to oczywiście zapraszam.